Jeziorany 28, wita was Andrzej Cymorek I Rafał Niewiadomski. i Rafał Niewiadomski. I tak się zastanawiam, ilu z naszych słuchaczy wciąż się zastanawia, który to jest Rafał Niewiadomski po głosie, a który to jest Andrzej Cymorek. No to nigdy nie wiadomo sobie do końca, który jest który. No, tak. No dobra, witamy was wszystkich w nowym roku. Mamy rok 2020. Cały czas, nie wiem jak wy, ale ja mam wiecznie problem z tym, żeby się przyzwyczaić pisać nowy rok gdzieś tam w różnych dokumentach i papierach. I zawsze, zanim dojdzie do mnie, że już mamy nowy rok i przyzwyczaję się do tego, żeby pisać 2020, to pewnie troszeczkę czasu minie i troszeczkę papierów pokreślę. No i tak, Leziorany mają 32 do 7. Myślę, że mało kto zakładał, że w tym momencie sezonu będziemy. Ja się czuję jako część tego zespołu w tej chwili. Wygrywamy, to się czuję jako część tego zespołu. Też tak masz? Ja zawsze, nawet jak przegrywamy, to też jesteśmy. Nawet jak... Boże, jak się nazywał ten biały center taki z brodą? Chris Kaman. Nawet gdy Chris Kaman spał na ławce rezerwowych, to ja nawet wtedy się czułem częścią tego zespołu. No i tak, mamy 32 do 7, pierwsze miejsce na zachodzie. Lepszy bilans lidze ma tylko Milwaukee Bucks. Do tego teraz trochę takich cyferek na dzień dobry powiem. W meczach wyjazdowych mamy bilans 17-3. Ja sobie nie przypominam w sumie, żeby zespoły tak dobrze grały na wyjazdach. Nie wiem, może Chicago Bulls czy Golden State Warriors, które tam osiągały powyżej 72 wygranych. Może te zespoły miały taki bilans, chociaż to sobie z ciekawości jeszcze sprawdzę, jak to u nich się kształtowało w tym momencie sezonu. Notujemy bilans 10-0 w meczach back-to-back. Czyli solidnie, nie tylko wygrywamy pierwszy mecz back-to-back, także drugi mecz back-to-back. Nieważne, czy gramy dom-wyjazd, dom-dom, czy wyjazd-wyjazd, zawsze wygrywamy póki co, a już było 10 takich spotkań. Jeżeli chodzi o cyferki, no myślę, że chyba ofensywa zaczęła trybić, bo w ostatnich spotkaniach mieliśmy tak, dzisiaj w nocy 41 punktów w pierwszej kwarcie, 73 do przerwy, grając bez Antonego Davisa, bez LeBrona Jamesa i bez Danego Greena. Wczoraj 45 punktów z LeBronem w pierwszej kwarcie w meczu z Dallas, wcześniej 42 punkty z Spurs i jeszcze mam zanotowane 43 punkty, ale już nie pamiętam z kim. Z kimś tam było, że później nas gonili całe spotkanie, prawie doszli, ale odskoczyliśmy. No i Jędras, powiedz mi, podoba ci się ostatnia ofensywa Lakersów, to co grają, jak czytają grę rywali w obronie, jakie ustawienia? No pewnie, a najbardziej w meczu, w którym nie było gwiazd. Czyli w tym wczorajszym. Tak, to chyba w ogóle to był jakiś... No chyba lekkie zaskoczenie, co? Bez no, LeBrona, no. Bez AD, bez Greena. Ja tak w nocy zastanawiałem się, czy to oglądać, czy nie oglądać, ale stwierdziłem, że jak już dotrwałem do tej drugiej w nocy, to chociaż sobie pierwszą kwartę obejrzę i zobaczę, jak będzie to wyglądało. I z każdą minutą coraz mocniej opadała mi kopara. Oni w pewnym momencie mieli 12 na 15 za 3 chyba tak, w połowie drugiej kwarty. Po prostu wpadało wszystko. No i co, podsumujesz to jakoś, Jędras, jak ty to widzisz? Podoba ci się to? No jasne, że się podoba. No takie mecze to ja lubię, kiedy wstajesz z nastawieniem, w sumie bez żadnych oczekiwań, rywal na fali, grający u siebie, silny zespół, twoja drużyna bez najlepszych graczy w back-to-backu, myślisz sobie, pewnie będzie minus 30, ale no, przy takim bilansie można sobie pozwolić na taką porażkę. W sumie to już ten mecz wygrana z Dallas wyrobiła normę, można powiedzieć, plan minimum w tym back-to-backu. Ja bym wcześniej jedno zwycięstwo w tych dwóch brał w ciemno, a już w ogóle przy takich stratach kadrowych, więc no, super się oglądało, jak z każdą kolejną minutą coraz bardziej unosiłem brwi, co jeszcze zrobią, jak wysoko to jeszcze wygrają. No to jest świadectwo, moim zdaniem, chemii, jaka panuje w tym zespole. Oni są wszyscy mega zmotywowani byli na ten mecz. Oni wszyscy się świetnie rozumieją, lubią ze sobą grać. No i świetna robota sztabu trenerskiego, który przygotował drużynę na ten mecz. Ogólnie no, w każdym meczu, a tutaj to zwłaszcza widzieliśmy, że tyle było mówienia od początku, w zasadzie to od lata jeszcze, że to jest zespół dwóch zawodników, że oni nie wygrają tytułu, bo tutaj tylko są dwie gwiazdy i reszta to po prostu jest zespół z jakiegoś dzidzik. Myślę, że oni też to wszystko notowali gdzieś po cichu w swoich głowach, to całe takie niedocenianie. No i tu mieli okazję, żeby się wykazać, po prostu wyszli na maksymalnej koncentracji, ale też na takim luzie trochę.
I zagrali po prostu rewelacyjny mecz po obu stronach parkietu. No i super, i brawo. I myślę, że na pewno ten lot powroty do Los Angeles będzie bardzo wesoły. A wyróżniłbyś któregoś zawodnika po tym meczu? Dzisiaj konkretnie nawet bym nie chciał, chyba bym cały zespół wyróżnił, bo wszyscy świetnie zagrali. Wiadomo, że odpalił Kuzma ze zdobyczą punktową, że początkowo, że zwłaszcza w pierwszej połowie prowadził wybornie grę Rondo, ale na przykład mnie w ogóle w tych ostatnich dwóch meczach najbardziej chyba się podobał Jared Dudley, który przez cały sezon gdzieś siedzi na ławce jako taka maskotka trochę. A tutaj proszę wszedł i naprawdę miał świetne minuty po obu stronach parkietu. Nawet miał kilka świetnych akcji w obronie dzisiaj, kiedy no, zatrzymał przeciwników pod Bez koszem przy przewinienia. blokach, tak. Jakieś tam punkty też Dallas zrzucił. No to jest właśnie, to jest ta wartość tych weteranów, którzy może nie są już w stanie grać 82 meczów regularnie po ileś tam po kilkanaście minut. Więc oni generalnie siedzą na ławce, tam spokojnie dopingują drużynę, ale kiedy jest taka potrzeba, sytuacja awaryjna, to on nadal jest w stanie wyjść, dać kilka minut dobrej gry, zawsze jest gotowy na taką sytuację i to jest właśnie wartość kogoś takiego jak Jared Dudley. Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że tak, to co zahaczyłeś, na pewno chemia w tym zespole, atmosfera, jaka panuje, to jest mega. To już nawet nie jest poziom dachu, to już chyba jest ponad dachem każdej hali. Dzisiaj widziałem filmik, jak oni się zbierają przed meczem, jak Tak, się też tam, widziałem. No, też jak chciałem o się tym powiedzieć. nakręcają, jak JaVale McGee tam pobudza wszystkich chłopaków, krzyczy, bluzga, no to wygląda fenomenalnie. I naprawdę ciężko po czymś takim nie wybiec na parkiet na pełnej K i nie chcieć coś udowodnić i powalczyć. W tym meczu z dzisiejszej nocy sam nie wiem, kogo bym też wyróżnił, bo naprawdę każdy, kto wchodził z ławki i robił robotę, czy to Dudley chyba dzisiaj w sumie nie zapunktował, nie, zapunktował coś? Chyba nie, Wydaje mi się, że chyba chyba nie. nie. Natomiast mieliśmy 8 zawodników, którzy mieli dwucyfrową zdobycz punktową, chyba najwięcej w tym sezonie. I najbardziej mi się podobało to, że każdy wchodził z ławki, punktował, walił truje, jakiś tam pół dystans i zarówno Quinn Cook, jak i Troy Daniels. No super to wyglądało. No ciężko się do czegokolwiek doczepić. To było jasne, że Oklahoma w tym meczu wróci, bo te 34 punkty, czy tam 32 punkty, które w pewnym momencie były, to była masakra naprawdę. Kibice już w pewnym momencie poszli do domu. Jasne, że Oklahoma wróciła, tam chyba zmniejszyli do 15, czy nawet do 10, natomiast wtedy Kuzma odpalił trójkę, odpalił za dwa, już odłożył ten mecz do zamrażarki, jak mawiał Aha. niegdyś słynny Czyli. komentator meczów Lakersów, Chick Hearn. No, natomiast no, ten mecz naprawdę fenomenalny, chyba najfajniejsza wygrana w tym sezonie i z tym chyba można z tym polemizować, ale myślę, że dużo osób tak uważa, że to była najfajniejsza wygrana w tym sezonie. No tak, bo zwykle to, co jest takie niespodziewane, dostarcza tak najsilniejszych emocji, jednak kiedy na parkiecie jest Davis, jest LeBron, no to siłą rzeczy oczekuje się tych wygranych. Tutaj chyba wszyscy byli nastawieni na porażkę i to raczej dotkliwą porażkę, taką ugly trochę porażkę. Więc to tym bardziej zaskoczyło, że Lakersi nie tylko wyszli i grali jak równym, ale więc demolowali Oklahomę. Natomiast ja też bym nie chciał, aby ten mecz z Oklahomą trochę przykpił to, co Lakersi zrobili dzień wcześniej. Bo po raz drugi w krótkim czasie wysoko pokonali Dallas i to na wyjeździe, to też grając bez Davisa i praktycznie wyjaśnili Mavericks w tych dwóch ostatnich starciach. To też pokazuje jak myślę klasę trenerskiego sztabu, ponieważ z każdym kolejnym meczem z danym rywalem Lakersi są coraz lepiej przygotowani. Tutaj po prostu wygląda na to, że już dokładnie wiedzą jak grać z Dallas, jak ich zatrzymać obronę, jak zatrzymać ich w obronie, jak kryć Doncicia. I zwłaszcza te stawki obrony strefowej były imponujące, ale Lakersi od jakiegoś czasu coraz więcej grają strefą i to jest super, że oni praktycznie tą strefę zmieniają, nawet potrafią w jednej akcji zmienić strefę na każdy swego. To już naprawdę jest dosyć zaawansowana sprawa, zwłaszcza jak na NBA, gdzie mimo wszystko strefa stanowi jakiś tam margines. A tutaj proszę, wprowadzamy w trakcie sezonu coraz to nowe rozwiązania i one naprawdę fajnie funkcjonują. Właśnie zauważyłem, że oni od jakiegoś czasu po przerwie w grze, jeśli przerywają jakąś akcję, powiedzmy piłka wylatuje na out albo jest jakiś tam faul i zespół przeciwny dogrywa 14 sekund,
Zauważyłem, że bardzo często właśnie przechodzą na taką strefę, to jest chyba 3-2 albo 4-1 w zasadzie, fajnie rotują, zasuwają i na początku jeszcze tydzień temu tak tracili przez te jakieś głupie punkty, bo ktoś tam nie dobiegał, ktoś walił truje bardzo łatwo i tak dalej, natomiast zauważyłem, że ta strefa wybija przeciwników z rytmu, bo momentalnie głupieją, set play, który mieli przygotowany przed chwilą na każdy swego nie działa. I z reguły się to traci, kończy nie zdobyciem punktów przed drużynę przeciwną. No dokładnie, dokładnie tak. I to jest też to, że z tą strefą różnie bywa. Często w NBA ta strefa po prostu jest tak dziurawa jak ser szwajcarski. A póki co w Lakersach wygląda to dobrze moim zdaniem. I to jest o tyle fajne, że na początku sezonu kilkukrotnie przeciwnicy próbowali stawać przeciwko Lakersom strefą. Początkowo Lakersi mieli z tym problemy. Trochę tam czasu minęło zanim do tego przywykli, a teraz sami wykorzystują tą broń, żeby zaskoczyć rywali. To jest fajne, że takie wnioski wyciągają i coraz to nowe rzeczy próbują wprowadzać na co dzień do swoich rozwiązań. A propos tego meczu z Dallas, tam zabrakło też Porzingisa, nie tylko było Antonego Davisa, także nie było Porzingisa, więc siły były jak najbardziej wyrównane w tym momencie. Natomiast faktycznie Lakersi zrobili fenomenalną robotę w obronie na Doncicu. Przede wszystkim Avery Bradley, który go tam cisnął już na 3/4, męczył na koźle. Doncic chyba zaczął mecz, nie wiem, 1-6 z gry albo 1-7, coś takiego. W pewnym momencie nawet podarł sobie koszulkę, był do tego stopnia już zdeprymowany i wkurzony na siebie, że oprócz tego, że mu nie idzie gra, że jest wybity z rytmu, to jeszcze nie trafia rzutów wolnych, które do tej pory w lidze trafia chyba z 80% skutecznością, a w tym meczu nie trafił raz, że dwóch wolnych z rzędu, a w całym meczu chyba 5 czy 6 wolnych. Także bardzo słabo jak na Doncic. Oczywiście Doncic koniec końców skończył chyba, nie wiem, czy otarł się o triple-double, czy nawet miał to triple-double. Natomiast no, nie wyrządził na pewno takich krzywd, jak wyrządzał w pierwszych dwóch spotkaniach, kiedy to, no, nie bójmy się o tym mówić, no, przejmował te spotkania. No tak, nie, wiadomo, że Doncic swoje zawsze zdobędzie. To jest taki zawodnik, że nawet w słabym meczu gdzieś tam się o to triple-double otrze. Natomiast Lakersi byli świetnie na niego przygotowani, mimo że nie mieli za plecami Davisa. To też podkreślali zawodnicy potem, że po meczu, że celem Lakersów było wpuszczanie go chyba na prawą stronę, czyli zabrali mu całkowicie wjazd na lewo i Doncic czuł się mocno niekomfortowo, mocno wybity z rytmu, a wiadomo, jeszcze do tego dochodzi taka agresywna, że tak powiem, upierdliwa obrona kogoś takiego jak Bradley czy Caruso, który też był świetny. No i do tego doszła frustracja na linii rzutów wolnych, no i mieliśmy efekt. Natomiast no, to już taki drugi mecz w sumie, kiedy Lakersi świetnie tego Doncicia bronili. No i zobaczymy, ciekawe, czy niewygłoszone, że te zespoły spotkają się w playoffach prędzej czy później i zobaczymy, jak tam sobie, kiedy trzeba będzie zagrać kilka razy w tygodniu, jak sobie poradzą. Jak już chwalimy tutaj Vogla, to naprawdę trzeba zwrócić uwagę na to, że on świetnie ustawił ten zespół w tym roku defensywnie. Te założenia, które on przyjął, to są takie założenia, które są na podstawie tego, nie co zawodnicy powinni robić, tylko to, co zawodnicy potrafią robić. I stąd na przykład te 20 bloków zespołu w meczu, Boże, kogo oni tak męczyli? Detroit Pistons chyba, tak? Tak. I no tutaj naprawdę ogromne propsy dla Vogla. Jeżeli ktoś miał problem z wyborem jego na trenera Jeziorowców, to chyba teraz może posypać głowę popiołem, a jeśli nie szczyptą popiołu, to i chyba całym wiaderkiem popiołu, bo to, co gość robi jako head coach, jest naprawdę super. No naprawdę ciężko się do czegoś doczepiać. I tak jak wspomniałeś, wprowadzanie tej strefy w trakcie meczu, w takich wybijając rywali z rytmu, plus to ustawienie naszych wysokich, którzy po prostu blokują wszystko, co można zablokować w okolicach obręczy. I trzeba przyznać, że to wszystko zaczyna trybić w Jezioranach. Na tą chwilę mamy rating defensywny chyba trzeci w lidze. Ofensywnie też jesteśmy chyba na czwartym miejscu w lidze. Więc to już zaczyna wyglądać naprawdę bardzo solidnie. I widać, że to 32-7 nie wzięło się znikąd. No i co? No i za sobą mamy początek stycznia, który był stosunkowo łatwy. Teraz dwa trudniejsze mecze. Teraz chyba dwa kolejne jakieś tam słabsze u siebie. No i zweryfikuje nas troszeczkę chyba ten wyjazd na wschodnie wybrzeże, bo tam jest kilka takich trudniejszych spotkań. Między innymi mamy tam Boston, tak? Dobrze kojarzę? Tak, najpierw jest Houston jeszcze z zachodnich. No, jeszcze jest Houston. Tak, jest Boston, jest na pewno Filadelfia.
Jest na pewno Nowy Jork i Brooklyn. Tylko nie Brooklyn, tak tak, kolejność, ale Brooklyn. generalnie te zespoły. Houston, Boston, Nowy Jork, Brooklyn, Filadelfia. Tylko jeden back-to-back pomiędzy Nowym Jorkiem a Brooklynem. Powinien być już Kyrie, więc. A po tych meczach mamy jeszcze u siebie na koniec roku, na koniec, przepraszam, stycznia, Los Angeles Clippers. Także myślę, że to jest ten mecz, który może zadecydować tak naprawdę o losie niektórych zawodników w tym składzie. Bo, no właśnie, bo te plotki transferowe w ostatnim okresie nam się tutaj nasiliły. I to jest chyba moment, w którym możemy przejść do drugiego punktu naszej dyskusji, czyli plotki transferowe. Jędras, konkretne, proste pytanie. Czy dealowałbyś Kyla Kuzmę? Proste pytanie, ale odpowiedź nieprosta, bo zależy. Jak zawsze, zależy wszystko od tego, co będzie dostępne w zamian. Generalnie raczej byłbym ostrożny. Na pewno nie należy do osób, a takich jest sporo, które chciałyby jak najszybciej Kuzmę wysłać za cokolwiek, byleby cokolwiek było przydatnego. Ktokolwiek przydatny, na pewno No dobra, unikałbym. A czy no to zasada. pojawia się. No, do No to końca. pojawia się deal z Sacramento. Bogdanowicz za Kuzmę, jakiś tam pick w drafcie, za jakiegoś Kyla Quina, czy tam Troya Danielsa. Znaczy, pików to akurat nie za bardzo, bo nawet chyba Lakersi nie mają żadnych. Ale no, powiedzmy, że Bogdanowicz za Kuzmę. Wiesz co, akurat to jest ciekawa opcja. Powiem szczerze, że przed tym dwumeczem powiedziałbym, że tak, teraz jak Kuzma eksplodował, to nie wiem, trochę bym się zawahał. Z mojej perspektywy dużo zależy od tego, jaką decyzję podejmie Darren Collison, o którym mówi się, że chce wrócić z emerytury i być może podpisze kontrakt z Lakersami. Bo jeżeli taki Collison by dołączył za darmo, znaczy za darmo w sensie bez straty żadnego znaczącego zawodnika do rotacji Lakersów, to ktoś taki jak Bogdanowicz nie byłby aż tak potrzebny i wtedy można by się zastanawiać. Natomiast no muszę powiedzieć, że faktycznie Bogdanowicz to jest fajny zawodnik. On by tutaj wniósł sporo ciekawych umiejętności, które ta drużyna potrzebuje. Do tej pory był lepszy od Kuzmy w tym sezonie. No gdyby Kuzma grał częściej tak jak grał ostatnio, to jest inna gadka. Natomiast no jest to na pewno deal, nad którym bym się poważnie zastanowił, bo ktoś taki jak Bogdanowicz na pewno by się drużynie przydał. Natomiast jest jedna rzecz, o której ja ostatnio coraz częściej właśnie myślę w kontekście wymian. Wydaje mi się, że jeżeli w grę wchodzi tylko marginalne wzmocnienie, to ja bym się wstrzymał i poczekał do lata, ponieważ uważam, że latem Lakersi będą mieli większe pole manewru. Nadal będzie Kuzma, będą mogli oddać w teorii pik w drafcie w pierwszej rundzie, ponieważ no teraz nie mogą. Natomiast mogą w dniu draftu wybrać po prostu zawodnika dla siebie, znaczy wybrać zawodnika w drafcie z myślą już o innym zespole, tak? Wybrać go i przetransferować od razu potem, więc to jest dodatkowy atut i będą mieli bardzo fajny kontrakt roczny już tylko Danny Greena, który może być też bardzo atrakcyjnym takim elementem pakietu. I taki pakiet Kuzma, kontrakt Greena, ewentualny pick w drafcie, to już może być coś, co mogłoby naprawdę ciekawego zawodnika ściągnąć tutaj. Tym bardziej, że latem zwykle jest więcej opcji, więcej zawodników na rynku dostępnych, ciekawych, mocnych, aniżeli w trakcie rozgrywek. Więc tak jak mówię, jakby była jakaś mocna opcja teraz, taka propozycja nie do odrzucenia, to oczywiście, ale nic na siłę, nic dla marginalnego wzmocnienia, żeby nie mieszać w tej zespole, nie mieszać w chemii, która przecież jest, jak sami mówiliśmy, naprawdę wyśmienita. Natomiast czy ten Bogdanowicz, no to powiem Ci, że mam mieszane uczucia. No, 2 dni temu powiedziałem, że tak, teraz trochę mnie Kuzma kupił tym dwumeczem i jeszcze bym chwilę poczekał, co Kuzma pokaże u boku gwiazd. Bo teraz zagrał super mecz, jak nie było Davisa i LeBrona. Czy on będzie potrafił wspierać zespół regularnie u boku tych graczy, bo to też jest ważne, najważniejsze. No, chciałbym go jeszcze przez parę meczów poobserwować w takiej sytuacji. Też mi się tak wydaje, że do końca miesiąca Lakersi mają trochę czasu i pewnie przyjdzie czas na podsumowania. I wydaje mi się, że ten mecz z Clippersami to może być takie. Jeżeli wygramy mecz z Clippersami, to śmiem twierdzić, że tych zmian na pewno nie będzie. W sensie poza graczami, którzy dojdą z wykupu, czy Darren Collison, o którym wspomniałeś. Natomiast ja chciałem powiedzieć jedno, że mnie się wydaje, już od samego początku, bo te plotki na temat Kuzmy kilka dni temu wypłynęły, i szkoda, że dzisiaj nagrywamy, a nie przed tymi dwoma spotkaniami, które się odbyły, bo ja chciałem powiedzieć o tym, że ja nie wierzę w to, że Lakersi wydealują Kuzmę. Po pierwsze, gość ma kontrakt, który jest bardzo niski dla niego, i nawet gdyby grał.
nie wiem, niesamowity piach, zszedł do 40% z gry i dawał drużynie tylko 7 czy 8 punktów na mecz z ławki, to i tak za te pieniądze, to jest i tak kontrakt wart tych pieniędzy. Więc wszystko to, co robi powyżej tego, to jest w ogóle niesamowity luksus, jaki Lakersi mają. I uważam, że Kuzma zostanie w Jezioranach, bo ma świetny kontrakt, który oprócz tego, że jest świetny dla Jeziorowców, jest też dla nich przekleństwem, bo ten kontrakt jest bardzo niewspółmierny do jego talentu, bo gdyby miał kontrakt w wysokości 10 baniek w tej chwili, czyli powiedzmy mniej więcej to, na ile gra, to myślę, że dużo łatwiej byłoby Jeziorowcom znaleźć kogoś podobnego, o podobnym potencjale, żeby zrobić deal 1-1. Natomiast to, że on jest, ma niższy kontrakt, Lakersi niestety muszą dołożyć jakiegoś zawodnika, co jest nie na rękę, bo tak naprawdę wszyscy w tym zespole coś tam od siebie dają. Dwóch zawodników, którzy mogą być wydealowani, to chyba Troy Daniels i Quinn Cook. A tak na dzień dobry sobie myślę. Reszta KCP ma w umowie coś takiego, że może zawetować transfer. Tak samo jak Rajon Rondo. Nie wiem, jak tam sytuacja wygląda z Boogie Cousinsem, ale Cousins, z tego co wiem, to ma wrócić być może nawet w lutym już. Więc tutaj bankowo deal Cousinsa nie wchodzi w grę. Więc ja nie wierzę w ten deal już z drugiego powodu. Po prostu Lakersi, nawet gdyby chcieli dokonać tego dealu, to nie bardzo są w stanie stworzyć taki pakiet, żeby zrównać to kontraktowo z jakimś innym zawodnikiem, żeby to się opłacało obu stronom. Więc wydaje mi się, że do tego nie dojdzie. Trzecia sprawa, deal Kuzmy miałby sens, gdybyśmy w drugą stronę dostali coś lepszego, a to coś lepszego nie dostaniemy, bo będzie ciężko w tych pieniądzach dostać coś mega lepszego, więc uważam, że nie. I kolejna sprawa, Kuzma to jest wybór taki Lakersowski, powiedzmy to, i wydaje mi się, że po prostu będzie zależało na tym, żeby pokazać lidze, że tytuły zdobywa się nie tylko grając w oparciu o zawodników, których się wytransferowało z innych zespołów, ale i też zawodników, których się wybrało, i dla nich Kuzma to jest takie oczko w głowie, mówi się po cichu, że ma chody u Jenny Bass, kto wie, być może coś tam jest, natomiast Kuzma, tak mi się wydaje, że on idealnie pasuje do tego zespołu, idealnie pasuje do grania w Jeziorowcach, widzimy to zawsze po tym, jak się ubiera. On nie boi się wyzwań, nazwijmy to takich modowych, tak? Bardzo często wygląda to dla nas śmiesznie, natomiast tam w Kalifornii myślę, że to przykuwa uwagę wielu osób, on się tego nie boi, no i to samo też widać na boisku, on nie boi się, to nie jest gość, który odpuści, przestanie rzucać, bo mu nie siedzi i tak dalej, to jest gość, który ma, no w głowie ma jakieś tam, powiedzmy, nastawienie, że mam dzisiaj oddać tyle i tyle rzutów, mam tyle i tyle trafić, on nie boi się odpowiedzialności i myślę, że takich ludzi nam potrzeba i wydaje mi się, że wcześniej czy później on zatrybi i temat po prostu sam się skończy. I chociaż dziwią mnie teraz te plotki, że one wyszły w tym momencie, bo wszystko było ok, w zespole, w szatni, atmosfera i tak dalej, i tak dalej. Po czym nagle mamy nowy rok i wychodzi taki news, że być może że nawet Lakersi podobno sami pierwsi zadzwonili do Sacramento, więc dziwi mnie to bardzo, bo w momencie, w którym Lakersi pozyskaliby Bogdanowicza, to jasne, to jest taki krótkoterminowy ruch, który bardzo mocno wzmacnia Jeziorowców. Ale pytanie, czy będziemy w stanie go utrzymać po sezonie, bo Bogdanowicz, z tego co wiem, to odrzucił już bardzo dobrą, przepraszam, ofertę z Sacramento. Na pewno będzie żądał dużych pieniędzy na rynku i co prawda będzie zastrzeżonym wolnym agentem, będzie mógł podpisać sobie z jakimś innym zespołem tak zwany offer sheet, a później Lakersi będą mogli to wyrównać. Natomiast jeżeli to będą niesamowicie wysokie pieniądze, to Lakersi być może to wyrównają, a być może tego nie wyrównają, wtedy tracą za darmo zawodnika. No tak, ale to tak czy inaczej ich czeka taka sytuacja z Kuzmą, tylko rok później. Ale to dopiero rok później, rok tak. Rok później, no. Ale mimo wszystko trzeba się z tym liczyć. A w tym sezonie, jeszcze, sorry, jeszcze ci wejdę w słowo, a propos sytuacji kontraktowej, bo Kentavious Caldwell-Pope jest w tej chwili w drugim roku swojego kontraktu i po tym sezonie Lakersi mają do niego już prawa Birda i on może sobie podpisać swój kontrakt poza salary, tak? Dobrze rozumiem, dobrze pamiętam, to tak wygląda? Znaczy generalnie tak, natomiast oczywiście jakiś tam cap hold tak zwany ten kontrakt będzie miał, natomiast powiedzmy, że ta suma będzie trochę mniejsza, aniżeli kontrakt, jaki będzie mógł podpisać, czyli teoretycznie... Ale to pozwoli podpisać Lakersom zawodnika mniej więcej, nie wiem, czy za MLE, czy nawet za wyższe pieniądze niż MLE, tak? Dobrze kojarzę? Znaczy mid-level exception będą mieli i tak czy inaczej, to niezależnie od tego, co zrobią z Caldwellem Pope'em, będą mieli mid-level exception jako zespół, który jest powyżej salary cap. Więc to i tak będą mieli, natomiast plus jest taki, że oni mogą po prostu, nawet mimo tego, że nie mają cap space, tak, nie są poniżej salary cap, i tak będą mogli zapłacić Caldwellowi
Popowi tyle, ile będzie dowolne chciał. pieniądze, nawet maksa mogą mu dać, Tak, tak, tak. Teoretycznie, tak, tak. jeżeli tylko będą chcieli. Tak. To, o tym właśnie wspominali, już nie pamiętam, w którym artykule to czytałem, ale któryś dziennikarz właśnie o tym wspominał, że Lakersów nie należy się obawiać w tym sezonie, natomiast Lakersów należy się obawiać w przyszłym sezonie, bo praktycznie wzmocnią się dwoma bardzo dobrymi zawodnikami za dobre pieniądze i niewykluczone, że znajdą się na rynku tacy zawodnicy, którzy nie będą szukali maksymalnego kontraktu, tylko stwierdzą, że warto pójść grać do Jeziorowców, by załapać się na tytuł. Dlatego też fajnie by było, jakby udało się zrobić jakiś transfer jeszcze w tym roku, jakiś mniejszy, pozyskując zawodnika, nawet z kontraktem wygasającym, kończącym się, ale takim, do którego przejęłoby się prawa Berda, na przykład taki Jay Crowder z Bogdanowicz. Memphis. Bogdanowicz też, ale na przykład Bogdanowicz będzie kosztował już sporo, no, on będzie na przykład na pewno kosztował przynajmniej Kuzmę, ale powiedzmy jakiś taki weteran na skrzydło, rzucam nazwisko Crowdera zupełnie tak przypadkowo dla przykładu, bo akurat jest w takiej sytuacji, on jest w Memphis, w młodym zespole, możliwe, że będą nim handlować. Zdaje się, że po roku ma opcję, że może być wolnym agentem i raczej nie powinien być specjalnie drogi, bo to jednak nie jest to zawodnik wybitny, no to jest co inny taki walczak, dobry obrońca, nierówny strzelec. I na przykład, dla przykładu, powiedzmy, że Lakersi pozyskują kogoś takiego, tylko oddając jakieś kontrakty, powiedzmy, że inny klub to robi z powodów finansowych, tak, bo Lakersi mają jeszcze pełną pulę kasy, którą mogą dorzucić w wymianie, bo bodajże tam jest 5 milionów dolarów, każdy klub może dorzucić w wymianie. Więc powiedzmy, że pozyskują takiego jakiegoś weterana tylko w zamian za kontrakty wygasające i mają do niego prawa Berda, więc to jest kolejny zawodnik, którego mogą podpisać na nowy kontrakt latem, nie tracąc innych możliwości wzmocnień. Więc coś takiego fajnego, fajnie by było zrobić właśnie jakieś takie mniejsze wzmocnienie, niekoniecznie handlować wszystkimi najlepszymi elementami, najlepszymi zawodnikami, na przykład Kuzmą, ale znaleźć jakiś taki zespół, który ma zanadrzu niepotrzebnego weterana i chce oszczędzić parę milionów. W takiej sytuacji ktoś taki na ławkę uzupełnienie mógłby być bardzo przydatny. Czyli tak, jakie masz przeczucie? Myślisz, że Jeziorowcy zrobią transfer Kuzmy, czy nie? Myślę, że teraz nie, ale nawet, znaczy ja myślę, że są otwarci na wszystko, bo jednak mimo wszystko, wiadomo, to jest fajnie, fajnie, że są kumplami, że są wszyscy zgrani, ale LeBron James ma, powiedzmy, wyższy cel, on tutaj jest po to, żeby zdobywać pierścionki i to nie jest show friends, tylko show business. I myślę, że jeżeli będzie faktycznie oferta naprawdę dobra, która wyraźnie wzmocni drużynę, to oni będą gotowi oddać Kuzmę. Natomiast sądzę, że nie będą robić nic na siłę i sądzę, że taka oferta się nie pojawi. I myślę, że dla jakichś marginalnych wzmocnień to nie będą mieszać w tym zespole, który dobrze funkcjonuje. I obstawiałbym, że skończy się przyjściem jakiegoś wolnego agenta typu Collison i może jeszcze jakaś pomniejsza wymiana typu właśnie, nie wiem, Cook z Danielsem za jakiegoś zawodnika z niechcianym kontraktem z innego zespołu na zasadach, powiedzmy, korzyści finansowej dla tego drugiego klubu i tyle. A latem może coś więcej będą mieszać w składzie. Bo tak naprawdę do tego, do wczorajszego meczu z Oklahoma City Thunder, to dużo się mówiło o tym, że Lakersi potrzebują wsparcia na pozycji numer jeden. Natomiast ten wczorajszy mecz pokazał, że Rondo no coś tam jednak jeszcze ma w baku. I być może wcale to wzmocnienie pozycji rozgrywającego wcale może nie jest takie... Nie, nawet nie idźmy w tym kierunku, żaden Rondo. Nie, proszę, proszę. Ja wiem, że Rondo zagrał super, ale to już widzieliśmy go choćby z Clippersami. To w takich meczach z tymi rywalami naprawdę najsilniejszymi ten gość już jest no, niestety skończony. On nie jest, nie da rady, nie daje rady w obronie, nie daje rady już też sobie kreować pozycji do rzutu przeciwko lepszej obronie. No dzisiaj ma naprawdę świetny, chociaż skończyło mu się paliwo gdzieś w połowie meczu. Ale jak najbardziej taki gość jak Darren Collison, gdyby był w formie, to oczywiście to trzeba go brać i liczyć, że jakoś Rondo nie będzie robił smrodu za to, że traci minuty. Ale naprawdę, no super, że Rondo dzisiaj zagrał świetnie, naprawdę czapki z głów, ale no, uważałbym, byłbym bardzo ostrożny właśnie z takimi stwierdzeniami, że może jednak nie potrzebujemy wzmocnienia. Uważam, że jednak na jedynce jak najbardziej by się ktoś przydał, jak najbardziej. I taki Collison, który mógłby grać i bez Jamesa, i jednocześnie z Jamesem na parkiecie, ponieważ jest dobrym strzelcem z dystansu, dobrze gra bez piłki, to byłby ktoś, kto mógłby naprawdę idealnie wpasować się w ten roster. Tylko wtedy ktoś z tego z obecnego składu musiałby polecieć. Tak, ktoś musiałby polecieć. No pewnie Daniels, Danielsa, no bo mimo wszystko
No fajnie, że dzisiaj trafił parę trójek, ale generalnie jest chyba najsłabszym ogniwem w całym rosterze. Są jeszcze jakieś pozycje, dla których widziałbyś potrzebę wzmocnień w jezioronach? Myślę, że nie ma nigdzie palącej potrzeby, poza może tą jedynką, gdzie naprawdę zawodnik, ktoś taki by się przydał. Natomiast nie zaszkodziłby jeszcze jakiś zmiennik dla Jamesa, ktoś taki, jakiś dobry obrońca, który okazjonalnie może trafić trójkę. Fajnie by było, jakby ktoś taki jeszcze był, natomiast nie jest to coś, co spędza mi sen z powiek. Jak trafi się fajna okazja, super działać, ale nic na siłę. Myślę, że pozycja numer jeden takiego zawodnika właśnie, który mógłby poprowadzić atak, kiedy nie ma Jamesa na parkiecie i byłby to lepiej niż Rondo, który ma na razie pojedyncze takie wystrzały, a generalnie nie można na nim polegać. A idealnie jakby jeszcze mógł grać też jednocześnie z Jamesem na parkiecie, to ktoś taki byłby jak najbardziej tutaj mile widziany, ale z takich większych potrzeb to by było tyle. Ja oglądając mecz z Dallas, był taki moment, kiedy 5 fauli miał Dwight Howard, 5 fauli złapał JaVale McGee, to była chyba połowa trzeciej kwarty. Nagle na boisku pojawił się Dudley, tak. Jared Dudley. Ja tak troszeczkę popłukałem się w głowę, natomiast z drugiej strony Lakers nie bardzo mieli kogo innego wstawić na pozycję takiego silnego skrzydłowego centra. Najzabawniejsze było to, że Lakersi nie tylko w tym momencie utrzymali wynik, ale też odskoczyli na kilka punktów. Pod nieobecność chyba nawet LeBrona na boisku. A Jared tutaj zaliczył raz, że w ataku coś rzucił, ale też w obronie świetnie tam walczył. W ataku chyba nawet na półstapie. Pierwsze punkty rzucił w tym sezonie chyba poza trójki, tak? Dobrze kojarzę? No, chyba bo do tej pory były to chyba tylko rzuty trzypunktowe, a w tym meczu zaliczył półstap na jakimś tam niskim z Dallas. Tak, była taka akcja, tak. No, było coś takiego. I to też pokazało, że nie wiem, czy to w playoffach wypali. Natomiast w meczu z Dallas, szczerze mówiąc, byłem przekonany o tym, że Dallas w tym momencie przejmie spotkanie, że zaraz wejdzie ten wysoki Marjanowicz i się skończy zaraz jakimś ranem dla Dallas. Tymczasem Marjanowicz się nie pojawił. Dallas nie postanowiło wykorzystać przewagi wzrostu. Chcieli odpowiedzieć może nie do końca small ballem, ale takim standardowym składem. I to nie wypaliło, to nie przyniosło punktów im za dużo. I no, ja byłem szczerze mówiąc w szoku, że ten skład, w sensie ta piątka z Dudleyem, tam chyba już do końca spotkania nie wyszedł ani Howard, ani McGee, tak? Dobrze kojarzę? Nie jestem pewien, możliwe, że już nie weszli. Tak mi się wydaje, że chyba żaden z nich już się nie pojawił na boisku. To była chyba końcówka trzeciej kwarty, kiedy wszedł Dudley i już chyba całą czwartą kwartę grał, zdobywał punkty i no, wygrywali. A propos jeszcze Howarda, dostał zaproszenie do na Weekend Gwiazd, do konkursu wsadów. Co ty na to? No, to widziałem, trochę się tego boję. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby 33-letni, czy nawet 4-letni, niedługo chyba Howard się w to bawił. No, pamiętam jak kiedyś, jak już zawodnik Lakersów też przy dużym hype'ie swego czasu brał udział w konkursie wsadów, nazywał się Shannon Brown. Wtedy oczekiwania były wielkie, skończyło się wielką klapą, więc no nie wiem, no życzę mu powodzenia, mam nadzieję, że sobie nic nie naciągnie ani nie połamie i tyle. No. Ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby któryś z zawodników doznał kontuzji podczas konkursu wsadów, na szczęście. Często się o tym mówi właśnie, że zawodnik może doznać urazy i tak dalej. Natomiast ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie takiej sytuacji. A pamiętasz, żeby jakiś 33-latek brał udział w konkursie? No właśnie. Natomiast generalnie mam sceptycznie podchodzę do tego pomysłu. To chyba nie jest najlepszy pomysł, tak mi się wydaje. Natomiast Dwight jest showmanem. Może coś z tego fajnego wyjdzie. No nie liczę na nic wielkiego. No trójek go lepiej by wzięli. Się... Już dwie trafił, no to. Poczekaj. Dobrze widziałem, że ma tyle samo trójek co Ben Simmons? Czy więcej nawet w tej chwili o jedną? Chyba tak, no bo Simmons kojarzy trafił chyba jedną, tak? Nie wiem, bo Howard na pewno trafił dwie, bo pamiętam tą trójkę z rogu z Utah i teraz w którymś meczu trafił na wprost kosza, chyba z Nowym Jorkiem. Tak. To było chyba wtedy, kiedy w tym meczu zaraz po tym, jak Lakersi gwarantowali jego kontrakt do końca sezonu. Tak. Swoją drogą zasłużył na to niesamowicie. Oczywiście. Ostatnio chyba w ostatnim podcaście na ten temat dyskutowaliśmy.
No, czapki z głów. To, co gra w tym sezonie. Dzisiaj też na Twitterze udostępniłem filmik, w którym zastępuje LeBrona. Jak zawodnicy wychodzą już przywitać się tam z sędziami, z zawodnikami drużyny przeciwnej, podchodzą do stolika sędziowskiego, tam mają różne rytuały i LeBron ma taki rytuał, że każdego zawodnika pierwszej piątki wita i zanim ten zawodnik wejdzie na boisko, to podchodzi zrobić rytualne jakieś tam przywitanie z LeBronem. I dzisiaj w nocy LeBrona zastępował Dwight Howard. I tam była taka śmieszna sytuacja, bo udawał, że bierze talk i też go chciał tak wyrzucić do góry jak LeBron, natomiast talku nie było, więc wszyscy ci, którzy tego nie widzieli, to zapraszam na mojego Twittera, tam można to Ja nie sobie widziałem, zobaczyć. muszę zobaczyć. No nie widziałeś, Nie widzisz, no, widziałem. przespałeś, no. Najwyraźniej. No dobra, no to mamy tematy to obgadane, powiedz mi, o czym my tam jeszcze możemy porozmawiać dzisiaj, Wiesz, to tak ciekawym. sobie właśnie, żeby tak nie O było. Pelince! A, O dobrze, dobrze. Pelince chciałem pogadać. Okej. Dobra, słuchaj, no Rob Pelinka dostał przedłużenie, 5-letnie przedłużenie swojego kontraktu w Jeziorowcach i dostał chyba podwójne stanowisko. Oprócz generalnego menadżera dostał wiceprezydenta do spraw koszykarskich, tak? Dobrze kojarzę? Tak. Kontrakt jest 5-letni. No i teraz tak przypomnijmy sobie, kiedy przyszedł Rob Pelinka. Pelinka przyszedł w 2017 roku w lutym, czyli zaraz mu miną 3 lata. Przez te 3 lata miał kilka spektakularnych transferów, przez które wieszano na nim psy. Nie oszukujmy się, organizacja była bardzo. To wszystko mam wrażenie, że. Ja mam takie wrażenie, że Pelinka wiedział o tym, że przyjdzie LeBron, i stąd te ruchy były tak robione. Natomiast przypomnijmy sobie, że ten pierwszy deal to był deal z Cleveland Cavaliers bodajże, gdzie tam. Nie, to był rok temu był deal z Cleveland Cavaliers. Zaczęło się od Mozgowa i D'Angelo Russella, tak? Dobrze kojarzę? To był pierwszy deal, za który wszyscy go chcieli wieszać, natomiast to był deal, który uwolnił dużo miejsca w salary. Pozbyliśmy się wreszcie ciężkiego kontraktu Mozgowa, gdzie mówiono o tym, że to jest niewymienialny kontrakt. Co robi obecnie Mozgow, nie wiem, ale serdecznie go tutaj pozdrawiam z tej strony. Pewnie nas nie słucha, ale zazdroszczę mu tego, co w tej chwili robi, bo myślę, że ma dużo wolnego czasu i dużo pieniędzy do wydania. Później był deal Jordana Clarksona z Cleveland Cavaliers. Ten deal dał nam pick w drafcie, za którego wybraliśmy już w sumie nie pamiętam kogo, Mortisa Wagnera bodajże, który też poleciał w Lillu. Natomiast to był też taki transfer, który uwolnił kolejne pieniądze, bo tam chyba Isaiah Thomas przyszedł w drugą stronę, który miał jednoroczny kontrakt. No i co? No i największy deal to był ten z Anthonym Davisem. Ciężka sytuacja, rozmowy trwały. Dwa okienka transferowe, tak naprawdę. Zespół się rozsypał przez ten deal. Natomiast Pelinka zrobił swoje. I no dzisiaj jasno chyba widać, że Magic Johnson to był taki, jakby to powiedzieć, no stopujący bardzo całą organizację chyba. Bo tak z perspektywy czasu widać, że Pelinka zrobił niesamowitą robotę, odrobił lekcję. Wszystkich zawodników, których podpisał w tym off-season, to są solidne wzmocnienia. Nikt nie obstawiał, że Lakers się będą tak wysoko, a są, i wszystko trybi, wszystko jest tak, jak powinno być. No i co ty na to? Jesteś zadowolony z Pelinki? Szczerze, ja jeszcze za mało widziałem w jego wykonaniu, ponieważ do niedawna tak naprawdę nie, dopóki był Magic, tak naprawdę nie wiemy, które z tych ruchów były ruchami Pelinki, a które były ruchami Magica. Magic miał ostatnie słowo tak naprawdę i jaki wpływ na kształt rosteru miał Pelinka. Tego nie wiem i trudno mi w takiej sytuacji go ocenić. Teraz natomiast to, co się teraz dzieje, z jednej strony oczywiście zasługuje na plus, ponieważ zespół funkcjonuje świetnie. Na pewno Pelinka miał w tym swój udział, chociaż również zapewne mieli zawodnicy, sam LeBron Davis też dobierali zawodników, bo to No wiesz, mi się cały skład się zna. na konto Pelinki tak naprawdę w tym momencie idzie zarówno wybór trenera, bo to jego No właśnie, nie było wiadomo znowu, bo tu znowu się mówi, że w ogóle to był człowiek Rambisa, więc tu kurczę znowu nie wiadomo, kto tak naprawdę jest tutaj prowodyrem tych ruchów. Trudno takiego gościa ocenić właśnie jak Pelinka, bo nie wiemy, co dokładnie on tutaj zrobił. No ja przyznam, że czytałem takich sporo informacji nieoficjalnych w poprzednich latach, które raczej kiepsko świadczyły o jego reputacji. Podobno generalnie sporo ludzi go nie lubi, ale to też wynika z tego, że on był agentem i tam też ci byli agenci, znaczy pozostali agenci też wiadomo z nim rywalizowali, więc tutaj jest sporo też trochę takiej złej krwi między nimi.
Natomiast no, w tej chwili, jeżeli miałbym się czegoś czepiać, na pewno nie wiem, czy Lakersi troszkę niepotrzebnie rzucili wszystkie siły na Kawhia Leonarda, trochę nimi latem, trochę nimi Leonard pogrywał sobie. Lakersi myśleli, że mają duże szanse. Nie odrobili chyba lekcji dokładnie, ponieważ tutaj Clippersi dużo lepiej wiedzieli, czego Leonard oczekuje, jakim jest człowiekiem, na co zwraca uwagę. Natomiast Lakersi, no tu znowu nie do końca wina Pelinki leży w tym, że na przykład że Magic klapał jęzorem, kiedy już nie był zatrudniony w klubie i to też trochę zniechęciło Leonarda. Więc to też znowu sytuacja, w której nie można jednoznacznie winić jednego człowieka. Więc tak naprawdę, no jak ktoś lubi Pelinkę, to znajdzie powody, żeby ocenić go pozytywnie. Jak ktoś Pelinki nie lubi, to znajdzie powody, żeby się do niego doczepić. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że dopiero w przyszłości, kiedy Pelinkę przyjdzie budować ten zespół, jak już nie będzie LeBrona, jak trzeba będzie Pole znaczy na Kawhia, tak, wtedy bronie, dopiero no. dowiemy się, co on potrafi, co on może zrobić w takiej sytuacji. Natomiast Lakersi też trzeba powiedzieć, podobno generalnie Lakersi mają jeden z najbardziej skromnych, wąskich ilościowo składów, jeśli chodzi o zarząd. To jest ciekawe, bo to niby taki bogaty klub, okazuje się, tam jest po prostu bardzo mały skład ludzi, jest kilka osób, które decydują. Porównując na przykład z takimi Clippersami, którzy mają cały sztab ludzi doświadczonych, obeznanych, obytych w innych klubach, to też trzeba mieć na uwadze, że no może to też w jakiś sposób na jakąś decyzję wpływać. Natomiast w tej chwili jest tak, że ja, dopóki jest LeBron James na kartach, to ja się czuję spokojny, bo ja uważam, że on to jest już taki człowiek, taki zawodnik potężny, z takim wpływem na to, co się dzieje w klubie, że on nie pozwoli, żeby tutaj się sytuacja posypała. A Pelinka wydaje się człowiekiem, który póki co po prostu dobrze wykonuje zadania, jakie są mu powierzane. On ma tego nie spierdzielić tak naprawdę. To jest jego zadanie. Ma pozyskiwać zawodników aprobowanych i dopasowanych do LeBrona i póki co to robi. Dopóki to robi, to nie ma co się czepiać. Co by nie mówić, tak zgranego zespołu jak ten dawno nie było. Ja sobie nie przypominam, nawet nie mówię, że to pod względem poziomu czy talentu, ale ogólnie jeśli chodzi o tą atmosferę, o tą chemię, o dopasowanie wszystkich klocków, to jest naprawdę wyjątkowy zespół. Więc no to też za to, jakby nie patrzeć, jakieś punkty się Pelince należą, więc ja też nie mam zamiaru po nim jechać, bo on miał w tym swój udział i no cóż, no i zobaczymy, jak będzie sobie dalej radził. Z tego co wiem, to zawodnicy, wiesz, już przed sezonem LeBron całą ekipę tak naprawdę zabrał chyba do Las Vegas na takie tygodniowe spotkanie, taki nazwijmy to obóz taki zapoznawczy, gdzie chłopaki sobie troszeczkę pograli, troszeczkę spędzili czasu ze sobą. I faktycznie ta atmosfera jest świetna, bo obserwuję sobie tam Instagrama prawie wszystkich zawodników czy Twittera. Teraz niedawno mieli wspólne spotkanie. LeBron wszystkich zabrał do kina na oglądanie seansu przedpremierowego Bad Boys, Boże, jaki jest podtytuł tego filmu? No nieważne, kolejnej części filmu Bad Boys z Willem Smithem i tym drugim śmiesznym aktorem. Martin on się nazywa? Martin Lorenz. Jak? Martin Lawrence, tak. Więc to raz. Na święta Bożego Narodzenia bodajże, JaVale McGee wręczył wszystkim zawodnikom w szatni takie słuchawki. Desygnowane, takie personalizowane do uszu, takie Lakersowskie, naprawdę super i to też podobno nie było tanie. Widać, że oni się świetnie rozumieją, dobrze dogadują ze sobą. Dzisiaj podobno przed meczem nie spali do czwartej, czy tam do piątej nad ranem, bo chłopaki mają grupę na WhatsAppie, na której sobie czatują i tam podobno no, część chłopaków do późna w nocy rozmawiało na temat tego, co można zrobić w meczu z Oklahomą, jak należy wyjść, z jakim nastawieniem, na pełnej K, tam się motywowali. Także no, naprawdę, mamy styczeń, nie było żadnych krzywych jazd w jezioranach, co się nie zdarzyło chyba od wieków tak naprawdę. Ja jestem sam w szoku, że to tak wygląda. No, nie spodziewałem się czegoś takiego i wciąż nie wierzę, że można było coś takiego stworzyć, tak dobrą atmosferę, bo to jest chyba niespotykane. Nie wiem, ja może mało się interesuję innymi drużynami, natomiast śledzę Jeziorowców od iluś tam lat. Ja sobie nie przypominam, żeby była aż tak dobra atmosfera. Dokładnie, to też właśnie to, co powiedziałem. Też o tym myślałem i cofając się w czasie, mniej więcej do okresu, od kiedy mamy w Polsce możliwość tak dokładnego śledzenia drużyny, czyli kiedy praktycznie można oglądać każdy mecz,
Pamiętam, że League Pass to tak 2008 rok mniej więcej do Polski trafił. Wcześniej pozostawało się nie na streamach, a wcześniej to w ogóle tylko chyba Kanal Plus, czy tam to tam było TVN jeszcze, TVP2. I od czasu, kiedy faktycznie można tak śledzić tą grę drużyny NBA w Polsce tak dokładnie, czyli tak powiedzmy nieco ponad 10 lat, no to ja jak najbardziej nie pamiętam, żeby jakiś zespół miał taki fan, był tak ze sobą zgrany i miał taką chemię, jak najbardziej. Nawet te drużyny mistrzowskie z Kobim, Gasolem, które możliwe, że były i mocniejsze pod względem talentu od tego zespołu, ale nawet one nie były tak perfekcyjnie dopasowane jak ten. Mam nadzieję, że teraz tutaj trochę nie zapeszamy i zaraz nie wybuchnie jakaś afera, bo tak słodzimy, że aż się prosi, żeby jakieś gówno z nienacka wypłynęło. Ale tak naprawdę na razie, i to też nie tylko mówię po tym, co widzę, też po tym, co czytam. Na przykład dzisiaj czytałem wypowiedź takiego jednego fana, którego powiedzmy znam wirtualnie, który był na meczu Oklahomy na żywo. I był też na jakimś meczu rok temu i mówi, że po prostu różnica z perspektywy ławki jest Kolosalna. kolosalna. To jest jak niebo i ziemia. To, co teraz się dzieje, jak ci zawodnicy się tam bawią, jaki mają fan. I też jak coaching staff się zachowuje, jak każdy z asystentów coś od siebie dodaje, jak w ogóle daje wolność tym asystentom, tym trenerom. Każdy może swobodnie wystąpić, wypowiedzieć się, coś od siebie dodać. Nie tak jak rok temu, gdzie był Luke Walton, jego kumple z bractwa z UCLA, którzy, nie wiem, chyba byli tylko statystami. I po prostu trudno się nie cieszyć, bo naprawdę jest olbrzymi fan z oglądania tych meczów. Ja naprawdę nie pamiętam sezonu, w którym miałbym tak mało frustracji z oglądania Lakersów. Nawet jak wygrywali te mistrzostwa, to tam dużo było takich wkurzających momentów, trochę frustrującej gry, jakichś porażek. Teraz tego nie ma. Nawet jak tam te przeporażki się zdarzają, powiedzmy, że ten mecz z Czy nawet. Kentuckami, o którym nie mówiliśmy, przegrany, ale generalnie po prostu ogląda się ich z takim spokojem jak nigdy. I no, oby tak dalej. Mam nadzieję, że tak będzie cały sezon, bo to jest naprawdę super, super sprawa. No, w zasadzie też mamy półmetek sezonu, Tak. także jest ile? 32-7, 39 spotkań. No to tak w zasadzie już półmetek. Mnie zastanawia jedno, czy ten mecz z Oklahomą dzisiaj w nocy. Czy on będzie miał przełożenie teraz, czy po tym meczu ten cały supporting cast, czy on nabierze troszeczkę pewności siebie i czy to będzie lepiej wyglądało, bo do tej pory, szczególnie te ostatnie tygodnie, to wyglądały słabo. Dopóki był LeBron na boisku, było spoko, natomiast on schodził z boiska, gra automatycznie siadała, Lakersi tracili praktycznie wszystkie wypracowane przewagi, kilka porażek przez to można było ponieść, że zamiast zrobić sobie load management w czwartej kwarcie, to z 30 punktów przewagi robiło się 10 i niestety liderzy musieli wracać na boisko. Więc mnie zastanawia, czy ten mecz będzie miał przełożenie. Nie wiem, jak długo to potrwa, bo tam niby Anthony Davis jest back day to day chyba, ma taki status. LeBron jest no, przeziębiony, więc to chyba powinien wrócić jeszcze na następne spotkanie. Natomiast no, niewykluczone, że teraz mamy łatwiejszych rywali chyba. Kto tam przyjeżdża do Los Angeles, Teraz powiedz jest mi. Cleveland i Orlando. Cleveland i Orlando. Cleveland dzisiaj sprawiło niespodziankę, wygrali w Denver. Tam chyba Kevin Love i Tristan Thompson bardzo chcą pokazać reszcie zespołów NBA, że patrzcie, tu jesteśmy i z przyjemnością byśmy jeszcze gdzieś pograli o coś, może gdzieś indziej niż Cleveland. Więc trzeba będzie pewnie na nich uważać. Orlando tak samo, co prawda bez tego Isaaca, który się kontuzjował. Natomiast to też jest na pewno dosyć ciężki rywal. Więc nie wiem, no myślę, że w tych spotkaniach niewykluczone, że jeszcze nie zobaczymy Lakersów w pełnym składzie. Niewykluczone, że jeszcze pograją sobie troszeczkę inni. Natomiast no, jak myślisz, może to być taki punkt zwrotny w tym sezonie, jeśli chodzi o Kuzmę i o resztę wsparcia i o Rondo na przykład? Kurczę, no byłoby super, bo tak jak mówisz, no z tych ostatnich meczach to ja też załamywałem ręce, bo owszem, Lakersi się wygrywali, ale mieli słabych rywali i mimo to musieli grać z Jamesem po 37-8 minut. No, to jest proszenie się o kłopoty. James naprawdę ma już swoje lata. Owszem, on jest fenomenem, ale no bardzo by było dobrze znaleźć mu takie mecze, kiedy mógłby sobie trochę odpocząć i tą ilość minut zmniejszyć, żeby miał siłę na najważniejszą część sezonu. I faktycznie no, do tej pory było tak, że atak się sypał kompletnie bez LeBrona.
Natomiast teraz mamy dwa mecze. Raz, że mieliśmy raz ta Oklahoma, a dwa, że Dallas, gdzie LeBron miał tylko 32 minuty, co też było wyjątkowo mało. A mimo to Lakersi sobie radzili. No, byłoby fajnie, natomiast na pewno będzie problem z tymi najmocniejszymi rywalami, gdzie Rondo może nie dawać rady, ale z tymi słabszymi, jak właśnie Cleveland, Orlando akurat jest solidny, ale to takie drużyny, powiedzmy, nie z czołówki, no to mam nadzieję, że też w ogóle da trochę szansę i pograć, nawet może piątkami bez Davisa i bez LeBrona. I chłopaki właśnie po tych meczach troszkę z tą pewnością siebie większą podejdą i pokażą, że są w stanie utrzymać fort na te kilka minut, kiedy liderzy łapią sobie oddech na ławce. Ja jeszcze chciałem powiedzieć tutaj coś takiego, że w playoffach, na to też zwrócił któryś tam z dziennikarzy uwagę, że w playoffach LeBron nie będzie grał oczywiście, 30, oczywiście, powiedzmy, 2 minut, czy tam 35, tylko w playoffach tak naprawdę będzie grał po 42 minuty w tych najważniejszych, kluczowych spotkaniach. Więc ten margines błędu nam się troszeczkę zmniejsza. Natomiast cały czas to jest te 6-8 minut, kiedy trzeba będzie przetrwać, co z najtrudniejszymi rywalami może być na wagę złota. Pamiętamy, że ci, którzy dość bacznie śledzili Cleveland Cavaliers sprzed 2 czy 3 lat, no to finały NBA pokazywały jasno, że Cleveland, dopóki miało LeBrona na boisku, to było tak naprawdę w grze z Golden State. Natomiast kiedy LeBron siadał, Golden State odjeżdżało w tych kilku minutach. To były 3-4 minuty bardzo często w jednej połowie. I to wystarczało, żeby Golden State odjeżdżało na 10-15 punktów, a już było praktycznie po meczu. I żeby ten sam problem się nie zrobił w Jezioranach po prostu. No, to mnie troszeczkę martwi. Natomiast no jeżeli to będzie faktycznie tylko te 5-6 minut w playoffach, to może tego nie będzie. Tak, ale też dlatego tym bardziej powinniśmy jak najwięcej odpoczynku zapewnić Jamesowi teraz, żeby on miał siłę, żeby grać na maksa przez te 42 minuty w playoffach. Więc tym bardziej dobrze by było, żeby oni dawali radę chociażby z tymi drużynami słabszymi, żeby tak nie eksploatować gwiazd. Natomiast to jest też ten argument właśnie, dlaczego przydałby się jeszcze jeden zawodnik tutaj na obwód, który mógłby pograć z piłką i faktycznie poprowadzić trochę atak przez parę minut i radzić sobie też z agresywną obroną drużyn, które stosują presję. Bo tutaj właśnie są braki. I ja wracam do tego Collisona jeszcze z tego, o którym już chyba 10 razy wspominałem dzisiaj. Drogi Darenie, tak. Collisonie i Sabo, jeśli nas słyszysz, to już może skończ tą przerwę i może dołącz do Lakersa. Dokładnie. Co? I bądź w dobrej formie, proszę cię. No dokładnie, bo ta forma może być dużym znakiem zapytania. No, no dobra, Jendras, coś jeszcze tam chciałbyś dodać? Wiesz, nie, żebym psuł tutaj sobie jakiś taki słodki klimat, ale nie mówiliśmy w ogóle o tej porażce w meczu świątecznym z Clippersami, bo poprzedni podcast nagrywaliśmy przed tym meczem, wprawdzie on został wypuszczony po, ale my nagrywaliśmy przed i to był też taki mecz, który no na razie chyba najbardziej dołujący moment świetnego sezonu, bo rozczarowująca porażka, no, gdzie wszyscy liczyliśmy na rewanż po tym meczu otwarcia. Szczerze mówiąc, to ten drugi mecz z Clippersami chyba mniej mnie zdołował niż porażka z Milwaukee Bucks i porażka z Toronto Raptors. O, bo te mecze, w tych meczach to my praktycznie nie wyglądaliśmy. No z Milwaukee to już był w ogóle, przejechali się po nas. Natomiast podobnie było z Toronto. No tam przyjechali i przyszli jak po swoje po prostu. Więc szczerze mówiąc, te mecze dużo bardziej mnie zmartwiły niż ta druga porażka z Clippersami, gdzie byliśmy bardzo blisko zwycięstwa. Tam tak naprawdę rozeszło się o nie takie rotacje w ogóle i nie taki game plan. Dlatego bardzo dużo powie chyba ten trzeci mecz z Clippers, który będzie pod koniec stycznia. I wydaje mi się, że to może być taki moment, który wreszcie da odpowiedź na to, jeżeli faktycznie Lakersi nie wygrają także tego meczu i jeżeli będą wyglądali źle, no to w tym momencie trzeba będzie się zacząć chyba martwić. Chociaż wszystko wskazuje na to, że w playoffach to jest dopiero półmetek sezonu. Natomiast no, niewykluczone, że w serii z Clippersami będziemy mieli przewagę własnego parkietu. Ja wiem, że to ta sama hala, to samo miasto, więc tak naprawdę jakby tej przewagi nie było. No ale to jednak jest zawsze 20 tysięcy gardeł za tobą, nie? No oczywiście, mniej bardziej. Poza tym to też jest to, że ewentualnie pierwsze miejsce w tabeli po sezonie daje też słabszego rywala w pierwszej rundzie, bo teraz Zachód jest tak w tej chwili zbudowany, nie jest tak głęboki jak kiedyś,
i w tym momencie o ósme pozycje walczą takie zespoły jak San Antonio, jak Memphis Grizzlies. Kto wie, czy się Nowy Orlean nie włączy do walki o playoffy. Na pewno jest to lepiej grać z kimś takim w pierwszej rundzie niż na przykład nie wiem, Dallas Mavericks, które w tej chwili jest na szóstym miejscu, czy nawet ta Oklahoma, która ostatnio jest na fali mimo porażki z Lakersami, więc to dużo daje. Wracając do meczu, bardzo był frustrujący ten mecz właśnie dlatego, że było tak blisko, że przez 35, przez nawet nie wiem, 42 minuty byli Lakersi byli drużyną lepszą i wydawało się, że po prostu mają ten mecz już do wygrania przed sobą, na talerzu tym dosłownie. Tym bardziej, że dużo rzeczy zatrybiło w tym meczu, bo zatrybił i Kyle Kuzma w pierwszej połowie i chyba Danny Green coś tam też dorzucił. KCP chyba... Kurczę, no jeden z tej dwójki KCP, Danny Green też chyba całkiem nieźle zagrał. Więc no właśnie, no wszystko było w miarę okej. Właśnie trochę tak jakby pękli w końcówce. I to jest, jeżeli coś jest niepokojącego, to właśnie to, że Clippersi wyglądali jako zespół pewniejszy siebie. Przyszli właśnie, wiedzieli, że oni ten mecz mogą wygrać. Wiedzieli, co mają grać, wiedzieli, kim mają grać. Mieli jasną, wiadomo jaka jest piątka kończąca mecz Clippersa tak naprawdę. To jest właśnie stały zestaw w większości przypadków. Lakersi jeszcze nie za bardzo wiedzieli, jak na to odpowiedzieć. Jak odpowiedzieć na obronę Clippersów, która jest zawsze przeciwko Lakersom skupiona bardzo na odcięciu pomalowanego. Oni wszyscy siedzą pod koszem i prowokują Lakers, żeby ich pokonali na obwodzie. No i Lakersi tych trójek nie trafiali, tym bardziej jak jeszcze potem w ogóle odpowiedział, puszczając rondo, to też było poranionym pomysłem. I tutaj, ale jest jedna pozytywna rzecz, którą mam nadzieję, że z tego meczu Vogel wyniósł i wykorzysta w kolejnym spotkaniu. Mianowicie piątka, która właśnie odskoczyła od Clippersów, wypracowała sobie tą przewagę bodaj w pierwszej połowie. To była piątka z Kuzmą, z LeBronem, z Davisem i bodajże z Caldwellem Pope'em i z Greenem, czyli taki trochę small ball, który świetnie rozciągał obronę, tam nagle się zrobiło więcej miejsca pomalowanym, nagle zaczęli atakować kosz, czy LeBron, który grał wtedy z kontuzją, czy Kuzma. Nagle ta obrona Clippersów już nie była taka ciasna, ponieważ było więcej dobrych strzelców. I to jest piątka, która bodaj w ciągu, nie wiem, 10 minut była na plus 11 chyba w tym meczu. I to jest piątka, która wydaje się dobrą odpowiedzią na obronę Clippers. I mam nadzieję, że w ogóle z niej będzie korzystał w kolejnych meczach częściej. Zwłaszcza mam taką nadzieję, że on pokazuje, że z każdym, tak jak już mówiłem, z każdym kolejnym meczem, danym rywalem, on jest lepiej przygotowany. Ten mecze numer 3-4 z Dallas w tym sezonie, Lakersi byli dużo lepiej przygotowani niż na te pierwsze dwa mecze z Mavericks. Dużo lepiej powstrzymali Doncicia i cały atak Dallas. Jestem bardzo ciekawy, co w takiej sytuacji Lakers pokażą także w trzecim meczu przeciwko Clippersom. Tak jeszcze teraz sobie z ciekawości szukam statystyki rzutów za 3 punkty jeziorowców. Nie wiem, czy wiesz, ale z tygodnia na tydzień ten procent, wskaźnik trafionych trójek wzrasta. Aha, znaczy ja wiem, że oni już w pewnym momencie mieli jakiś czas temu, nawet skoczyli chyba na piąte czy szóste miejsce, potem tak sobie pomyślałem, aha, za wysoko, przyjdzie jakiś kryzys i faktycznie zaraz potem trafiła się taka seria meczów, gdzie pudłowali na potęgę i trochę spadli. Byli, pamiętam, już gdzieś tam w okolicy tak przeciętnie, a teraz patrzę, że są na 11 miejscu pod względem skuteczności zawsze. To już jest fajne miejsce. Od porażki z Clippersami jeziorowcy trafiają 40% trójek, co jest wynikiem świetnym, fenomenalnym. To jest czwarty wynik w lidze za Sacramento, Utah i San Antonio. Ja szczerze mówiąc, o tym było mówione już na samym początku sezonu, że te pozycje do rzutów z tygodnia na tydzień będą coraz lepsze, zespół będzie się coraz lepiej zgrywał. Kentavious Caldwell-Pope, który wyrósł tutaj na najlepszego trójkowicza w tym zespole, w tym momencie chyba ma 11, jest 11 w lidze pod względem trafionych trójek i faktycznie zaczął znajdywać te swoje pozycje. To już nie do końca jest takie 45 stopni, to częściej jest narożnik, z których trafia powyżej 50%. Więc cieszy mnie to, że bardzo mnie to cieszy, że on złapał ten swój rytm. Dzisiaj w nocy, tak jak wspomniałem na samym początku, trafili 12 z pierwszych 15 rzutów za 3. Więc pozostaje mieć jedynie nadzieję, że ten trend się utrzyma, bo jeżeli będą trafiać trójki, to ta gra z Clippersami stanie się dużo łatwiejsza i otworzy drogę do totalnie innego grania.
Oczywiście, oczywiście. KCP jak najbardziej, on jest rewelacyjny w tym sezonie. Pamiętam, że te pierwsze kilka meczów miał fatalne i po prostu wszyscy już na nim wieszali psy, my już też po prostu byliśmy załamani. Tak, tak, natomiast tak, od tak. tego czasu on gra najlepszy basket w karierze. On tak jeszcze takiej skuteczności z dystansu to nigdy nie miał. Naprawdę jest tak pewną opcją teraz na obwodzie, ale też co mi się podoba, świetnie broni. Przede wszystkim to, co jest u niego największym postępem, nie robi głupot. On zawsze miał mnóstwo takich durnych decyzji na parkiecie, kiedy po prostu można było się złapać za głowę i to mu też trochę psuło reputację wśród kibiców jako zawodnika. Po prostu bo to no, irytowało, strasznie frustrowało. On teraz gra jak klasowy roleplayer, czyli trafia rzuty wykreowane przez LeBrona i czy tam Davisa, bardzo dobrze broni i nie popełnia błędów rażących. I to są trzy rzeczy, które sprawiają, że on jest w tym momencie chyba najlepszym graczem obwodowym Lakersów w tym sezonie, bo gra naprawdę bardzo dobrze. Do tego Kuzma coraz lepiej trafia. Kuzma bardzo dobrze trafia z rogów w tym roku, bo bodajże ponad 50% ma w trójkach z rogów, a tam są przecież głównie pozycje z jego pozycji, to znaczy no, po odegraniach Jamesa. No i co? No przydałoby się jeszcze kolejna pewna ręka. Green jest trochę nierówny. Jest taki zawodnik, o którym chyba jeszcze dzisiaj nie wspominałem, nazywa się Darren Collison, który trafiał ostatnie chyba 4 sezony trafiał trójki na poziomie powyżej 40%. Więc też by się tak, idealnie w pierwszej piątce chyba najlepiej tak. trafiających w ostatnich kilku sezonach był. Tak, tak, tak. Więc tak, jak tak, najbardziej tak. te trójki są ważne. Wiadomo, że to będą w do tej upadki, teraz są hot, pewnie potem będą trochę ostygną, będą jakieś mecze, kiedy nie będą mogli trafić piłką w ocean nawet. Natomiast no jak najbardziej ta trójka jest pewna, pewni strzelcy są potrzebni właśnie, żeby tą obronę Clippersów rozciągnąć i nie pozwolić im tak sobie pakować tego pomalowanego, odcinać od gwiazdu. Dokładnie, dokładnie. No dobra, godzina przegadana. Nowy rok, nowy my, nowe dłuższe jezierany. No to co, kończymy chyba ten 28 odcinek. Dużo gadania. Chyba same pozytywy. Znowu jest słodko, bardzo słodko. Słyszymy się, nie wiem, pewnie za 2-3 tygodnie po tej serii wyjazdowej. Zobaczymy, co tam się nowego urodzi. Może już ktoś dojdzie, może jakiś transfer. Zobaczymy też, jak reszta ligi odpowie. Także dziękujemy wszystkim za uwagę. Nie wiem, składaliśmy noworoczne życzenia już? Chyba nie, zobaczą, czy nie? Nie składaliśmy. No to tak, troszeczkę spóźnione, bo nagrywamy 12, ale wszystkiego dobrego w nowym roku. Żegnamy się z wami Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Wszystkiego dobrego.